Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest recenzja gry Friday the 13th The Game w wersji PS4. Gra została wydana także na Xbox One oraz pecety. Twórcy z Illfanic Games podjęli się przeniesienia na ekrany naszych gierkowych urządzeń, klasycznego slashera traktującego o nieśmiertelnym, niegrzeszącym urodzą zabójcy z maską hokejową na twarzy. I trzeba przyznać, że wyszedł im z tego prawdziwy horror. Przypatrzcie się ekranowi menu głównego. Prawda, że ładne? Aż chciałoby się nie odrywać od niego wzroku i patrzeć na niego godzinami. Nie martwcie się, bo twórcy pomyśleli o was, pozwalając wam spędzać wieczność na tej planszy, wpatrując się w licznik upływającego czasu, uświadamiający nam, że jesteśmy niczym wobec wszechświata i niedziałających serwerów. Kiedy jednak coś się zepsuje i gra postanowi dla dowcipu połączyć się z serwerem, to albo wrzuci nas do pustej rozgrywki, z której zaraz nas wyrzuca, byśmy mogli dalej podziwiać kunszt grafików odpowiedzialnych za menu główne, albo spektakularnie wywali nas z całej gry, byśmy mogli po raz kolejny obejrzeć w sumie całkiem ładnie zrobione logo producenta. Niech to logo wypali wam się w mózgu. Zdarza się jednak, że po odprawieniu głosu, przywołaniu szatana i przelaniu okrągłej sumki na pewne radio, gra się włącza i nawet działa. I jeśli liczysz, że zagrasz kiedyś z Jasonem, to... No sorry, ale pozwól, że cię wyśmieję. Grając z randomami, będziesz biegał za randomami, które sobie nie pomagają i będziesz próbował zrobić cokolwiek, aby spieprzyć z mapy, zanim skrajnie przekokszony zabójca postanowi cię w końcu ładnie ubić. Jest tu zupełnie wszystko, poza tym czego nie ma. A na pewno nie ma tu ładnych animacji, ciekawych lokacji, dobrego systemu walki, poruszania się, craftingu, atrakcyjnych modeli postaci, zróżnicowania rozgrywki działających serwerów, ani trybu dla samotników. Poza tym jest wszystko. Samouczek to pojedyncze screeny z momentów, jakich na pewno nie zobaczysz w grze opatrzone ścianą tekstu, a coś takiego jak rozgrywka z botami prawdopodobnie było zbyt niegodne, aby znalazło się w tak zacnej produkcji. Jeśli jakimś cudem uda ci się zagrać Jasonem, to poczujesz taki overpower, że przez chwilę gra będzie nawet zabawna, albowiem możesz się chamsko spawnować za plecami, wyczuwać ludzi na kilometr i nie reagować na ciosy. Poza tym masz zestaw supermocy, godzin jakiegoś marvelowskiego gościa w rajtuzach, ale w sumie nie wiem, po co ja tu mówię, skoro i tak nie dane ci będzie tą postacią zagrać. I to tyle, jeśli chodzi o piątek 13. To tak bardzo zmarnowany potencjał, że aż szkoda mi na to słów. Tytuł jedynej na świecie gry multiplayer only, w której nie działa multi, wędruje właśnie do produkcji z Jasonem. Mimo wszystko, Kriegs, dziękuję, że byłeś moim jedynym przyjacielem w tej smutnej przygodzie, a całej reszcie radzę poczekać, aż gra przejdzie na free to play i uniknąć horroru związanego z utopieniem pieniędzy. I tą przerażającą myślą kończę. Cześć.